Witajcie moi drodzy. Mamy piątek, 24 września 2021 rok. Pokazuję, jakie wielkie i stare, aczkolwiek już obumarłe, suche drzewa. Wiatr przewrócił na drogę. Tu bardziej leżało, na ktoś zadał sobie trud i lekko odsunął z drogi, żeby dało się przejeżdżać. Ale widzę, że na tym interwencja tak zwanych służb się skończyła. Jeszcze kilka mniejszych leżało, to też widzę. Zrzucili z drogi, dobre i to. Ja po nagraniu tego filmiku, no będzie on dość krótki, idę do domu, biorę taczkę na taczkę, piłę motorową, spalinową i przyjdę i ten fragment, który tu leży na drodze, wystaje, potnę na kawałki i w ramach zapłaty za moją pracę po prostu sobie potnę na kawałki i zabieram do siebie do drewutni i będę miał na opał. Wydaje mi się, że to fair będzie. Bo jeżeli służby mojej gminy czy też straż pożarna są tak zapracowane gdzie indziej, że nie mogą tu przyjechać i oczyścić drogi, to ja to zrobię. Społecznie. Prawie że. No bo tu niby ten, ale tu nie ma świateł u mnie dalej, tak. Dobrze, że droga jest żwirem wysypana, to i tak jest duża pomoc ze strony gminy, bo kiedyś to tutaj było o wiele gorzej, kolejny były i tak dalej. No, nie wiem, czy dam radę pociąć całego, no ale to potnę tylko, co tu wystaje na kawałki, na taczkę i sobie pozwożę. Także tak pokazuję, no. Wiatr to jest żywioł, a tu takich drzew i to jeszcze większych, no, obumarłych, to jest bardzo wiele i to większość w pasie drogowym. Tu wielka osika, całkiem sucha. To jest kwestia, że jeszcze silniejszy wiatr powieje, parę razy ją przygnie i będzie leżała wzdłuż drogi. Zresztą wiele razy padało u mnie na ogrodzenie, na podwórko. No to też sam robiłem porządek, bo to nie było tam komu przyjechać i poprawić. No więc taki krótki filmik. Siła natury jest ogromna. Nam się tylko wydaje, że rządzimy i panujemy nad tym światem. Jesteśmy tu przez chwilę jako osobniki i jako gatunek też jesteśmy w skali historii tej naszej ziemi. To jak mrugnięcie okiem zaledwie. I tą sentencją, przemyśleniem kończę ten filmik. Dzięki za oglądanie. Cześć.